Myśleliście, że podczas spowiedzi świętej odbębnicie formułkę za wszystkie grzechy bardzo żałuję, postanawiam poprawę, a ksiądz ma obowiązek dać wam rozgrzeszenie i pokutę? Nic bardziej błędnego. Istnieją bowiem grzechy, z których ksiądz, nawet gdyby bardzo chciał, a wy byście bardzo żałowali, to rozgrzeszyć was nie może. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na listę 10 grzechów, za które ksiądz nie da wam rozgrzeszenia. Numer 10. Ksiądz nie może udzielić rozgrzeszenia osobie, która żyje w tak zwanym konkubinacie, czyli mieszka ze swoim partnerem lub partnerką, z którą nie jest w związku małżeńskim. A to dlatego, że w takiej sytuacji wierny nie ma możliwości poprawy. Jedyny sposób na otrzymanie rozgrzeszenia to wyrzucenie swojej drugiej połówki za drzwi i ponowne przystąpienie do spowiedzi. Wtedy Bóg będzie szczęśliwy. Numer 9. Kolejny grzech to życie w nowym związku bez unieważnienia ostatniego małżeństwa. Tutaj jednak problem polega na tym, że Kościół nie uznaje rozwodów, więc jeśli wzięliście z kimś ślub kościelny, ale ostatecznie wam nie wyszło, nawet nie z waszej winy, bo na przykład zdradziła was partnerka, każdy wasz kolejny związek, czyli de facto próba bycia szczęśliwym, i tak będzie grzechem, którego już nie rozgrzeszycie. Numer 8. Grzech dla prawdziwych hardkorów, czyli próba udzielenia mszy świętej lub rozgrzeszenia innej osoby, mimo że nie jest się kapłanem. Czyli generalnie nie możecie przebrać się za księdza i czekać na wiernych w konfesjonale, aby posłuchać sobie grzechów, jakby były to jakieś plotki na pudelku. Inaczej Bóg nie będzie miał już dla was miejsca w swoim ogrodzie. Numer 7. Apostazja to formalne i całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Także jeśli samo chwalenie się wszystkim dookoła, że jesteście zarąbiści, bo jesteście ateiści, wam nie wystarczy, dokonajcie apostazji, a na swój ateizm będziecie mieć nawet papierek. Gratis otrzymacie dożywotni grzech ciężki, który będzie mógł z was zdjąć już chyba tylko papież, no i może jakiś biskup, ale na pewno niezwykły ksiądz. Numer 6. Nie każdy wie, ale księża również muszą się wyspowiadać i czynią to zazwyczaj przed innymi księżmi. Jest jednak grzech, od którego zwykły ksiądz nie będzie w stanie udzielić rozgrzeszenia, a mianowicie zdradzenie tajemnicy spowiedzi. Jeśli zatem jakiś ksiądz wykorzystał grzechy swoich wiernych do pośmiania się na plebanii ze swoimi znajomymi, rozgrzeszenie z tego będzie mógł uzyskać tylko u papieża. Numer 5. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jedyny grzech, o którym Jezus powiedział, że nie będzie odpuszczony. Czym jest zatem grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Jest to na przykład grzeszenie, zuchwale licząc, że miłosierny Bóg i tak wam wszystko odpuści. W końcu jest miłosierny, prawda? I coś, co poniekąd z tego wynika, czyli odkładanie spowiedzi i pokuty aż do śmierci. Bo w końcu po co marnować czas na regularne spowiadanie się, skoro można iść raz a porządnie pod koniec życia i zmyć z siebie wszystkie dotychczasowe grzechy za jednym razem. Niestety nie działa to w ten sposób. Numer 4. Według Kościoła katolickiego życie człowieka zaczyna się już od zajścia w ciążę, a zatem aborcja, czyli pozbycie się dziecka, traktowana jest na równi ze złamaniem piątego przykazania. Co ciekawe, grzech popełnia nie tylko kobieta, a wszyscy zamieszani w ten proceder, wliczając w to osobę, która ją namawiała, osobę, która dała jej na to pieniądze, a także lekarz, który wygrzebał. Numer 3. Byliście kiedyś w kościele i poszliście do komunii świętej bez spowiedzi, tylko aby na przykład waszej babci nie było smutno? Jeśli tak, mam dla was złą wiadomość. Swoim uczynkiem popełniliście jeden z najcięższych grzechów, jakie tylko można popełnić, a mianowicie znieważyliście najświętszy sakrament. Przyjęcie ciała Chrystusa bez spowiedzi traktowane jest na równi na przykład z wypluciem i podeptaniem go, a rozgrzeszenia z tego grzechu może udzielić wyłącznie Stolica Apostolska. Także jeśli po śmierci chcecie iść do nieba, lepiej bukujcie już bilet do Rzymu. Numer 2. Kolejny grzech, który tyczy się wyłącznie księdza lub innej osoby zakonnej, a mianowicie próba zawarcia przez nich małżeństwa, mimo złożonej przez nich przysięgi, do zrezygnowania z życia małżeńskiego i zachowania wstrzemięźliwości. Ślub księdza i zakonnicy ze sobą to byłby dopiero double kill. Numer 1. A na koniec coś, do czego chyba tylko typowy Seba byłby zdolny. Choć Seba i tak nie chodzi do spowiedzi, nawet mimo głoszonych haseł Bóg, honor, ojczyzna, więc jeden pies. Otóż ostatnią rzeczą na liście, z której nie rozgrzeszy was żaden ksiądz wikary, a nawet proboszcz, jest pobicie biskupa lub papieża. I wcale nie chodzi mi tutaj o pobicie papieża na przykład w ping-ponga. W tym przypadku pokuty możecie szukać jedynie w Stolicy Apostolskiej. Okej, tym pobitym, jak rekord w wyciskaniu pryszczy akcentu,
sentymentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie na Planecie Faktów. Między innymi 10 chorych rzeczy związanych z wizytą księdza po kolędzie. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również inne kanały, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Polish Sausage z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!